Na co dzień chronią znane osoby na całym świecie, szkolą ludzi zajmujących się m.in. ochroną prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także komandosów z elitarnego oddziału sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej, którzy zabili Osamę Bin Ladena. Instruktorzy z elitarnych jednostek, m.in. brytyjskiego SAS-u, już wkrótce pojawią się w Legnicy na specjalnym szkoleniu. Nieprzypadkowo takie międzynarodowe ćwiczenia odbędą się w Legnicy, ponieważ jeden z szefów agencji organizujących szkolenie jest legniczaninem i jak sam mówi, teren w mieście, jak i poza jest doskonały do takich spotkań. Tym bardziej, że wiele jest niezagospodarowanych miejsc postacjonujących w Legnicy wojskach Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny za szkolenia Przemek Grabowski nie chciał pokazać nam swojego wizerunku przed kamerą. Zajmuję się także ochroną bezpośrednią, ochroną osobistą biznesmenów, którzy nie życzą sobie rozgłosu, nie chcą, żeby także ich ochrona była rozpoznawana po prostu w miejscach publicznych. Choć do Legnicy zjadą byli komandosi najlepszych jednostek elitarnych na świecie, to jednak w mieście mają być niezauważalni. To jest wymagane przy tego typu pracy. Szkoleni będą przedstawiciele BOR-u, Centralnego Biura Śledczego oraz jednostek wojskowych Nilu i Agatu. Nasz Grom szkolił się w SBS-ie i w SAS-ie. W tej chwili my tych instruktorów ściągamy tutaj do Polski. Jednak ci instruktorzy pochodzą z tych jednostek. Tam zaczynali tak naprawdę swoją pracę. W chwili obecnej zajmują się ochroną osobistą najbogatszych ludzi na świecie. W tej grupie będą też uczestniczyć komandosi z elitarnego oddziału sił specjalnych. Ci instruktorzy, którzy przyjeżdżają tutaj, którzy będą prowadzić zajęcia, szkoli m.in. jednostkę SEA-Team 6, czyli jednostkę, która m.in. przeprowadziła akcję zabicia Bin Ladena. Szkoli praktycznie większość jednostek specjalnych Stanów Zjednoczonych, Australii oraz wielu innych krajów. Ćwiczenia w Legnicy i okolicy zaplanowano od 4 do 11 września.